dniu walentynek na każdej ulicy można zaobserwować gości, którzy niosą bukiet tulipanów kupiony za parę złotych. Dla mnie to zbyt oklepany pomysł, dlatego zaraz zrobię własne kwiatki w wersji do jedzenia. Na małym palcu zawijam boczek tak, aby powstały różyczki. Jeżeli wydają Wam się zbyt małe, możecie dodać kolejny plasterek. Tak zawinięte kawałki boczku umieszczam w foremce do mafinek. Całość umieszczam w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni na około 15 minut. W międzyczasie rozbieram sztuczny bukiet, tak aby pozostały tylko takie zielone koszyczki. Upieczone pączki kwiatów umieszczam na łodyżkach. Taki bukiet sam bym z chęcią przyjął, dlatego polecam przygotowanie takiego prezentu szczególnie paniom.